W Sądzie Okręgowym w Katowicach odbyła się kolejna rozprawa z udziałem byłego policjanta Marka G., oskarżonego o zabójstwo żony. Do tragedii miało dojść w lipcu 2012 roku w Czeladzi. Zdaniem śledczych mężczyzna najpierw miał zabić kobietę, a następnie wysłać jej telefon komórkowy do Niemiec tak, aby zbić z tropu policję. Dziś przed sądem zeznawał biegły, który próbował odtworzyć zawartość tego telefonu. Aparat został jednak wyczyszczony. Nie udało się odzyskać wszystkich danych. Marek G. tłumaczył, że nie ingerował w dane, które były na tym urządzeniu. Odnośnie blokady telefonu, był to zwykły kod PIN na blokadę telefonu taką ogólną. Był to zwykły kod PIN, który zresztą podałem na blokadę ogólną, który podałem na prośbę, nie wiem, czy prokuratora wtedy, czy policji. Na prośbę prowadzącego postępowania. Dokładnie. Były policjant twierdzi, że jest niewinny i nie zabił swojej żony. Zdaniem obrony telefon komórkowy nie jest mocnym dowodem w tej sprawie. W odczuciu obrony tak naprawdę ten dowód z tej opinii biegłego i kwestia dotycząca telefonu nie ma żadnego znaczenia. Ani dla oskarżenia, ani dla obrony. Dlatego też obrona nie miała żadnych pytań do biegłego konkretnych. Na tym telefonie nie zapisała się żadna treść, która by miała jakiekolwiek znaczenie dla tego procesu. Kolejna rozprawa z udziałem Marka G. odbędzie się 5 czerwca.